waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. Siemano, z tej strony Bartek i zaczynamy już ten nowy content, czyli FIFA i tylko FIFA. I zaczniemy sobie od tego, że zagramy sobie karierę Ruchy Mchorzów. Grałem sobie patch T-Mobile Extra Klasę. Nazwałem swojego trenera Bartosz Fornalik, a nie tak jak nasz rodowity Waldemar. Bartosz dałem od siebie, Fornalik od tego, że trenował on Ruch Mchorzów. A Ruch Mchorzów czemu? Dlatego, że dużo kolegów z mojej klasy jest za ruchem. I pomyślałem, że będzie fajnie jak zrobiłem taką niespodziankę, że właśnie nim tym klubem będę grał. Pierwszy mecz mamy z GKS-em Bełchatów. Ja tak za bardzo się tam nie znam na tych składach, tego składach ruchu. Dlatego zobaczę, co tutaj jest. Nie wiem, co tu jest. No dobra, dajemy gra i jedziemy. Hurra, zbuliłem to. No i dobra. No i tu widzicie T-Mobile Extra Klasa. No co, jest tam, są tam dane te stroje, loga wszystkich klubów. No i takie różne bajery. Chyba jest Champions League dodana i Europejska Liga. I zaczęliśmy właśnie pierwszą połowę. Panka do Zięciuka. Zięciuk. Tego zawodnika akurat kojarzę. Tymiński podaje do Kikuta. Kikuta też kojarzę, on grał chyba w Lechu Poznań, z tego co pamiętam. Zięciuk znowu tutaj. A, błysnął techniką. Szkoda, że w miejscu. Panka. Aj, już mieliśmy tutaj okazję. Jankowski. Januszka mianowicie miał okazję na zdobycie pierwszego gola. Oj, co ci panowie gadają, że to jest mecz towarzyski. Boże drogi, jakie błędy w komentarzu. I tutaj teraz może być szybki kontratak. Zięciuk po ziemi i niestety poza bramkę. 10 minuta, mamy dalej 1-1. Znaczy, przepraszam bardzo, 0-0. O nie, i teraz bardzo dobra akcja GKS-u. Ale dobrze też broni Kamiński. Spokojnie teraz tutaj obrona ruchu. Baszczyński, Panka. Znowu do Zięciuka. Zięciuk do Starzyński do Jankowskiego. Jankowski nie był, nie wiadomo, był jednak faulowany. Teraz mamy rzut wolny, co z tym zrobimy? Nie wiem, który piłka się lewonożny. Zobaczmy, nie tutaj. Może Zięciuk jest lewonożny, spróbujmy. Aj, poza bramką, chyba nie zabrakło tak bardzo dużo. No i jedziemy. Dalej, 16 minuta, dalej remis. Ale tutaj ma przewagę w tym meczu ruch. Widać to bardzo wyraźnie, jest dłużej przy piłce. Ale już w sumie lepszą swoją okazję miał GKS. Bo sam na sam tam. Januszka też. Aj, zabiera mu piłkę. Ktoś tam. Tymiński, Jankowski. Tutaj prostopadłe podanie. Chciał uruchomić tam swojego kolegę z zespołu. Dokić. Do Zięciuka. Zięciuk. Z pierwszej piłki. Zięciuk. Tam zamarkował podanie. Aj, dobrze. Jeszcze chcieli. I tu już widzimy z boku, że Śląsk już 1-0 wygrywa z Widzewem. No, cele na ten sezon mam nie za bardzo wygórowane. Muszę
zakończyć go w środku tabeli. Czy to będzie łatwo, okaże się to w późniejszym czasie. A mamy teraz rzut rożny. Wolny. Rzut rożny, wolny, a tak naprawdę out. Tutaj teraz dobra akcja skrzydłem GKS-u, lecz zablokowana przez Kikuta. I strzał głową, ale poza bramkę. Nie wiem, czy nie jest trochę za cicho ta gra, dlatego dam głośniej. O, teraz chyba będzie dobrze. Powinniśmy oglądać lepsze strzały. Aj, złe teraz to podanie. Przejął to GKS, czy wykorzystają? Chyba nie, nie wykorzystali. Dobrze, teraz panka. Będzie strzał z dystansu, spróbował. Aj, wybronili się z tego piłkarze GKS-u. Teraz dobrze, tutaj Stulin do Barana, Baran lewym skrzydłem, dobrze, przejmują piłkarze ruchu. Teraz szybka kontra ruchu Chorzów. Aj, Zieńczuk nie poradził sobie, tam na skrzydle teraz w swojej akcji, ale te pięknie Tymiński, przejmuje Tymiński. Tymiński zakręcił obrońcami, jednak nie udało się teraz tutaj nic zrobić. Panka znowu do Jankowski. Jankowski i mamy rzut rożny. Starzyński rzutu rożnego. Czy teraz się uda? Starzyński walczy tam w powietrzu. Szyndrowski i nic z tego. Zubas będzie wybijał piłkę ze swojego pola karnego. Dalekie wybicie. Aj, nie udało się teraz tutaj, nieporozumienie było. Aj. Aj, nie wiem, czy tutaj nie było faulu. Nie było faulu na Jankowskim. No i nie dał już sędzia poprowadzić do końca tej akcji. Mamy koniec pierwszej połowy. Remisujemy z Bełchatowem. No ale już 2-0 prowadzi, ale zobaczmy, czy zrobimy jakieś zmiany. Nie, kto jest tutaj już bardzo zmęczony? Janoszka może nie. A zróbmy tak. Wpuśćmy Malinowskiego, zobaczymy. No i jedziemy dalej. Malinowski wchodzi. Zobaczymy, czy wniesie on. Teraz tutaj. Dobrze, Janoszka. Przebija się Janoszka. Janoszka! Jeszcze Janoszka strzela i poza bramkę za milimetry. Znowu Zubas wybija piłkę. Dalekie wybicie teraz na uwolnienie, na ustawienie się na swoich pozycjach, ustawienie tych linii przez zawodników ruchu. Znowu dobra akcja GKS-u. Może strzelać, tam nie ma faulu w polu karnym i wybijają. Na rzut rożny teraz trochę przycisnął GKS. Piłkarze Bełchatowa. I dobrze. I broni Kamiński. Spokojnie.
zięciuk tutaj. Aj. Spokojnie, Januszka, do Tymińskiego. Tymiński, co on robi? Co chciał teraz tutaj zrobić w tym momencie? Nie wiem. Dobrze, tutaj panka. Nic z tego. Teraz znowu szybki kontratak. Chciałem już mówić Borussii Dortmund. Ale GKS-u oczywiście. Mój błąd teraz. Znowu jeszcze przycisnęli i mamy jednak faul. Tutaj sędzia puścił grę, ale za chwilę był faul. Wchodzi pan Mac. Nie wiem, jak ma na imię. Madej. Oj, tutaj. Dobrze. I wybijają piłkarze ruchu na rzut rożnym. 64. minuta, rzut rożny i niewykorzystany. Kamiński, dalekie wybicie. Ale prosto na głowę piłkarza ruchu. Śląsk już 3-0, widać w dobrej formie piłkarze Śląska. Ej. No i tutaj nie udało się teraz w tym momencie przejąć tej piłki, ale czyści tutaj. No procentowo posiadanie piłki wygląda tak, że mamy je większe. Kurczę, znowu nie udało się tutaj przedrzeć. I mamy pierwszą bramkę, ale ze spalonego, nie ma tego gola. Uratował nas spalony, był jednak tutaj na spalonym. Piłkarz GKS-u wchodzi, Sawala, a Kamiński wybija piłkę. Teraz tutaj okres takiej przewagi GKS-u. Kolejna akcja, ale jest tutaj na swojej pozycji. Teraz szybki kontratak, Malinowski. Dogrywa do środka i mamy 1-0. Jankowski strzela bramkę na 1-0 w 79 minucie. Piękne podanie Malinowskiego i mamy 1-0. Dobrze, tutaj tak na chwilę damy odpocząć teraz temu atakowi, zagramy trochę spokojniej, ale teraz tutaj ostrym pressingiem widać podeszli piłkarze z Bełchatów. Z Bełchatowa. Aj, chciał się tam. Oj, teraz tutaj przeskoczyła ta. Dobrze. Kikut walczył ślizgiem tutaj. Dobrze, strzał z daleka, dobry panki, lecz wybroniony przez Zubasa. 86. minuta, zostaje nam już tylko 4 minuty i będziemy mieli wygrany pierwszy mecz w sezonie. Janoszka, teraz spokojnie tutaj. Aj, panka traci piłkę, teraz może być szybkie. Kontra Bełchatowa, nie ma. A jeszcze jest tutaj i poza bramkę strzela. 90. minuta. Dwie doliczone przez sędziego. Aj, jeszcze tam mogliśmy się teraz przebić. Raczej cały mecz rozgrywa się tak w środku pola. Dobrze, teraz 30 tam.
No i mamy wygrany pierwszy mecz w sezonie naszym Ruchem Chorzów 1-0 nad GKS-em Bełchatów. Także dobry wynik dla nas. Tak, Śląsk wygrał 3-1 z Widzewem. Rozwój juniora. Tak, czyli jesteśmy na drugim miejscu teraz w tabeli, ale damy sobie dalej, zobaczymy, jak tam poradzili sobie nasi reszta przeciwników. A mało było tych zwycięstw. Dwa remisy. Mam podpiski, gdzie już ma dwa. Dobrze, Małecki prowadzi w tabeli strzelców. Także pozdrawiam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się, nara.